Dzień dobry! Wracam na YouTube'a. Witam was bardzo serdecznie, moje roztomili ludkowie. Jak ja się cieszę, jak w końcu naszła wena, naszły chęci do nagrywania. Przerwa była spowodowana i brakiem chęci, ale też edukacją, bo trzeba się cały czas edukować. Kilka książek na temat alkoholu przeczytałem, coś, żeby tam coś tam wiedzieć, coś opowiadać, ale to nie o tym. Ogłoszenie parafialne, tematy piwne raczej tutaj już nie będą poruszane. Jest tyle ciekawych innych alkoholi, że zajmowanie się tylko i wyłącznie jednym stylem, jednym gatunkiem alkoholi jest nie na miejscu, więc piwko troszkę mi się znudziło. Piwka praktycznie nie będzie, tak więc jeżeli to ci przeszkadza, wyłącz, zgaś i w ogóle nie przychodź. A jeżeli lubisz wysokoprocentowe alkohole, to tutaj znajdziesz coś dla siebie, bo będą nie tylko degustacje, będą wyjazdy na festiwale, będzie też ważenie, a w sumie przygotowywanie zacieru pod destylację, której nie można robić w Polsce, więc ten zacier oczywiście po zrobieniu zawsze będę wylewał, no oczywiście, bo jakbyś to można było. Ale do filmu, do brzegu. Aromaty whisky. Do analizy sensorycznej, czyli do nauki rozpoznawania i nazywania zapachów. Tak wygląda pudełko, opakowanie. Zakupione w Miller Spirits, oczywiście u Tomka Millera, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Ten zestaw składa się z 24 podstawowych aromatów, które można znaleźć w whisky szkockiej albo europejskiej. Wszystkie inne poza bourbonami. Do bourbonów, do rumów, do ginów są inne zestawy aromatów, ponieważ w tamtych alkoholach inne aromaty występują. Tutaj są aromaty do whisky światowej, za wyjątkiem whisky amerykańskiej, czyli bourbona, którego uwielbiam i którego mam tutaj i będzie zdegustowany w niedalekiej przyszłości. Dobra, koniec tego pieprzenia, przejdźmy do konkretów. Bardzo fajne opakowanie. Złoty napis, wszystko, ale to wiecie. Tutaj mamy spis wszystkich aromatów, które są. Tutaj się wyświetlą, nad kierownikiem produkcji wyświetlą się aromaty, bo nie będę opowiadał o każdym z nich. W środeczku mamy paseczki zapachowe, to powiem zaraz, do czego one służą. Instrukcja obsługi w języku angielska, po angielsku napisane, ale mój angielski nie jest aż tak dobry. Ale Tomek wyszedł naprzeciw i jest możliwość pobrania ze strony polskiej wersji językowej tejże instrukcji obsługi, o właśnie. No, tak więc po polsku jest. Wiem, że kiedyś nie było tego tłumaczenia, w tej chwili jest już, więc jak najbardziej przydaje się. No i tutaj mamy, dobra, tutaj ten paseczek to na razie zaraz. No i tutaj mamy wszystkie próbki z aromatami, proszę bardzo, ponumerowane od 1 do 24. W sumie jeden aromata jak przed Wigilią, nie? Na ten okres adwentowy można sobie taki kalendarzyk zrobić. Codziennie jeden aromacik nauczyć się i do Wigilii akurat czas zleci. Dobra, sorry, te takie dygresje mi się załączają. Jak korzystamy z tego? Wyciągamy sobie aromacik nas interesujący. No ja nie będę tutaj pokazywał wszystkich, ale jeden, który jest bardzo ciekawy, o którym nie wiedziałem, dopiero się dowiedziałem z tego zestawu, przyznam. Decay. To światło świeci, no wszędzie. Tu słoneczko wyszło w ogóle w Zabrzu. Pięknie, pięknie, cudownie. Decay. Jest to zapach zgnilizny, zgniłych śmieci, gniłego jedzenia. Nieprzyjemny zapach, śmierdzący, ohydny, fuj. I on też występuje w whisky, moi kochani parafianie. Skąd on się bierze?
whisky. No whisky jak to produkt kraftowy, tak, w niektórych destylarniach, no też może zawierać wady. Wady przede wszystkim będą pochodzić z beczki. Z beczki, która jest zgnita, czy jakieś felery ma swoje, więc taki aromacik pojawi się. Nie spotkałem się jeszcze w whisky żadnej, żeby taki aromat był, no ale też nie oszukujmy się, za dużo tej whisky nie wypiłem w życiu, więc jeszcze wszystko przede mną. Pożykać się mogę jeszcze, jak będę pił whisky, więc... Teraz jak przeprowadzić ten naukę sensoryczną? Z paseczków tych aromatycznych korzystamy. Są to takie same paseczki, które w perfumeriach możemy znaleźć. I tak, do każdego aromatu jeden paseczek przypisujemy. Zaginamy w literę L. Na dole piszemy numerek aromatu, w którym ten zagięty koniec zanurzamy. Ja już go zanurzałem wcześniej. I dalej ten zapach utrzymuje się, więc nie będę go jeszcze zanurzał, bo ten zapach jest strasznie nieprzyjemny. Zapaszek schowam. No i zanurzamy, odczekamy chwilę, aż ten zapach stanie się bardziej przyjemny. Taki nie wąchamy prosto z tych buteleczek, ponieważ te aromaty tam są skondensowane, bardzo silne, więc możemy tutaj bardzo mocno po nosie dostać. Ja już tak zrobiłem, zanim instrukcję przeczytałem i nie polecam. Szczególnie z tym zapachem, ten numer 7, decay, czyli zgnilizna, zgniłe jajka. Może nie aż tak zgniłe, bo zgniłe jaja to bardziej siarkowodór jest, nie? A tutaj bardziej taki śmietnik niesprzątany, zgniłe jedzenie. No na pewno jakbym miał whisky przełknąć, która taki ma zapach, to chyba bym nie przełknął, bardziej pożegałbym się, no. No i tak sobie z tym paseczki wąchamy i zapamiętujemy ten zapach, nazywając go, i na tym polega cała nauka. 24 aromaty, oczywiście nie są to wszystkie, bo wszystkich aromatów whisky jest bardzo, bardzo dużo, no nie byliby w stanie tych wszystkich aromatów dać. Tutaj choćby nawet na taki przykład aromat bananowy na przykład. Ale to czym, ale i ten aromat bananowy może dzielić się na niedojrzałe banany, na zielone banany, na zgniłe banany, na przejrzałe banany, na banany smażone na maśle, na banany w karmelu, na banany w czymś tam, banany z bananami w ogóle. Więc aromatów jest bardzo dużo, to jest 24 podstawowe, więc no... Ale od czegoś trzeba zacząć. Dobra, to strasznie śmierdzi, ale warto wiedzieć, że taki zapach whisky jest. Bardzo też przydatnym i z numerem 1 w ogóle występuje, czyli najważniejszy aromat, z którym trzeba się oswoić, aromat alkoholu, ponieważ będziemy mieli do czynienia z tym aromatem praktycznie cały czas, degustując wysokoprocentowe alkohole, więc musimy nasz nos przyzwyczaić do tego, że będzie wyczuwalny ten alkohol. Chociaż w niektórych, w bardzo dobrze zrobionych alkoholach, ten alkohol jest niewyczuwalny praktycznie, ale we większości jest wyczuwalny, więc trzeba nasze nozdrza przyzwyczaić do zapachu alkoholu, żeby potem pomimo tego alkoholowego zapachu wyczuwać te pozostałe nuty wanilii, kokosu, kremu czekoladowego albo czegoś tam jeszcze. Takich przyjemnych nut właśnie. Dobra, podsumowując. Moi kochani, parafenie. Zestaw 24 zapachów, 500 zł kosztuje, ja kupiłem w promocji za 400 zł, ale normalna cena to 500 zł. Jeżeli macie dzieci, jednemu dziecku weźcie te 500 zł, kupcie sobie ten, jeżeli początkującymi jesteście. Jeżeli już trochę tam degustowaliście, potraficie te zapachy rozpoznawać,
to taki zestaw, no nie wiem, czy Wam się przyda. Z mojej oceny jest tak, że jest kilka zapachów, które źle nazywałem, więc troszeczkę na pewno podszkoliłem się. Jeszcze wszystkiego nie ogarnąłem. Często mylą mi się zapachy wanilii i karmelu. Niby wiadomo, jak, co i jaki ma zapach, ale jeżeli nie wie się, co się wącha, to wtedy można pomylić się, więc jeszcze w 100% szkolenia nie zakończyłem, będę się dalej szkolił, ale to jest sama przyjemność, coś pięknego. Oczywiście przy tym szkoleniu, jak już wąchamy te zapachy, kupujemy sobie whisky. Na przykład taką whisky Aberlour, która ma zapachy korzenne, słodowe i wyszukujemy sobie w tych aromatach aromat korzenny, aromat słodowy, na pewno są. No i właśnie wąchając te aromaty, wąchamy też tą whisky i staramy się znaleźć te same aromaty w tej whisky. Bardzo fajny, bardzo przyjemny sposób, bo można się przy okazji napić, więc jak zawsze alkoholu nie odmawiamy. Piękna rzecz. Wszystko chyba opowiedziałem o tym. Nie chcę przedłużać, żeby ten film nie trwał, nie wiadomo. Ile jest jeszcze na stronie producenta do kupienia właśnie pozostałe aromaty. Bourbon, gin, vanille, bourbon, gin, rum i wino nawet. Winem też się nie będę interesował, bo to taki napój trochę pedalski. Wydaje mi się, więc wino zupełnie mnie nie interesuje, ale wysokoprocentowe alkohole i destylaty, no oczywiście jak najbardziej. Dobra, to taki film tytułem wstępu do kanału. No zaczynam w końcu nagrywać regularnie, będą filmiki w każdy czwartek. To taki pierwszy pilotażowy filmik w niedzielę 1 marca, piękne słoneczko świeci. Nic, tylko się radować, cieszyć. A co w czwartek? Co będzie w czwartek? No w czwartek sobie zdegustujemy Okentoshin. Okentoshin American Oak. Ale to będzie w czwartek, na razie się nie wypowiadam na ten temat. Jak widzicie, moja kolekcja whisky jest skromniejsza niż skromność. 3 flaszeczki, ale myślę, że będzie z każdym miesiącem tych flaszeczek przybywać. Tak więc, no co. Moi kochani ludkowie, pamiętajcie o subskrypcjach, lajkach, łapkach, o kliknięciu w dzwoneczek. I co? No i trzymajcie się. Do czwartku. Pysk!